Przed nami zadanie z naszego portalu i pytanie jest takie, czy ta linia pionowa jest wykresem jakiejś funkcji. No i mamy zaznaczyć odpowiedź tak lub nie. No i może przenieśmy się tutaj. Czyli co? Co to jest funkcja? Prawda? Funkcja to jest coś takiego, że każdemu elementowi, każdej liczbie z dziedziny, prawda? Czyli to jest takie, możemy sobie wyobrazić jako taką maszynkę, wkładamy tu x i tu nam ta funkcja dla każdego x dostajemy dokładnie 1 y. Prawda? Czyli jednemu x-owi odpowiada 1 y. Może się zdarzyć tak, że różnym x-om odpowiada ten sam y, ale nie może się zdarzyć tak, że jednemu x-owi odpowiadają różne y. No i teraz wykres funkcji to ma być zbiór punktów w układzie współrzędnych, no takich, że pierwsza współrzędna tego punktu jest właśnie x, a druga współrzędna jest wartością funkcji właśnie w tym punkcie x. Czyli popatrzmy tutaj. Gdyby to miał być wykres funkcji, to widać, że prawda, ta pionowa prosta, to dziedziną tej funkcji byłaby tylko jedna, dziedziną tej funkcji byłby jednopunktowy zbiór minus 5. No i wobec tego nad punktem minus 5 na ten wykres powinien zawierać tylko jeden punkt, mianowicie wartość funkcji w punkcie minus 5. No ale widzimy, że na przykład punkt minus 5 i 1, czyli ten punkt jest na naszej prostej. Punkt minus 5 i 6 jest na naszej prostej. Punkt minus 5 i minus 6 leży na naszej prostej. No, w zasadzie dla nieskończenie wiele punktów o tej samej współrzędnej x równej minus 5 i różnych współrzędnych y leży na naszej prostej, wobec tego ta prosta pionowa nie jest wykresem żadnej funkcji. I wracamy tutaj, czyli nie. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.